Szczęść Boże, serdecznie witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, Paweł Wołoszczuk, wicedyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacja, Szymon Styrczula, członek zarządu Korony Wrocław oraz koordynator nowo powstałej młodzieżówki Korony na Dolnym Śląsku. Oraz, uwaga, proszę Państwa, dzisiaj przedstawiciele utworzonej właśnie Młodzieżówki Konfederacji Korony Polskiej, Korony Młodych, w osobie Dawida Jankowskiego, prezesa, oraz Artura Ważnego. Szanowni Państwo, Zygmunt Krasiński, co prawda poetycko, ale niezwykle trafnie, określił młodość jako tę rzeźbiarkę, której cios dłuta jest wiecznotrwały. Tak więc my, mając świadomość, jak wielką wagę i powagę ma młodość, my jako partia Konfederacja Korony Polskiej chcemy stworzyć przestrzeń dla młodych Polaków, w której będą mogły wykuwać się oraz szlifować te szlachetne, prawe, nam bliskie idee. Dlatego już dziś, już teraz zapraszamy wszystkich młodych Polaków, którym na sercu leży dobro ich ojczyzny, dobro Polski, do wstępowania w szeregi właśnie młodzieżówki Korony, młodzieżówki naszej partii o nazwie Korona Młodych, a której prezesem jest Dawid Jankowski, już przeze mnie wspomniany, któremu właśnie oddaję głos, bo dzisiaj to jest ich dzień. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, szczęść Boże. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym oficjalnie inaugurowaliśmy naszą młodzieżówkę, młodzieżówkę Konfederacji Korony Polskiej, zatytułowaną właśnie Korona Młodych. Możemy powiedzieć oficjalnie start, ruszamy i nie będziemy się zatrzymywać. Dziękuję wszystkim, którzy już do nas dołączyli, którzy nam zaufali, którzy chcą z nami działać, tym, którzy jeszcze będą dołączali. Cieszymy się, że jesteście z nami, jest to dla nas... Jest to nadzieja dla przyszłych pokoleń, że jest jeszcze szansa, że my młodzi możemy odbudować Polskę, możemy ją jeszcze jakoś naprawić. W nas jest nadzieja. Jak to Dmowski powiedział, łączy nas jeden cel, cel ten to ojczyzna. I to jest właśnie cel naszej młodzieżówki. Chcemy tą ojczyznę budować tak, aby była ona jak najlepsza i aby nie była okradana, sprzedawana. I mimo tego, że będą nas spotykały różne problemy, że jako Korona Młodych będziemy musieli mierzyć się z tym, że będziemy krytykowani, nie możemy się poddawać, nie możemy ulegać. Mimo tego, że cały czas na świecie będzie, świat będzie postępować, źle pojęta akceptacja i naiwna tolerancja, to musimy bronić wartości, wartości naszych ojców, naszych praojców. Bronić musimy także biało-czerwonej flagi i tylko pod biało-czerwoną flagą i z biało-czerwoną flagą możemy występować, nie z żadną inną. Musimy bronić naszej wolności i suwerenności. I kiedyś nasi praojcowie przepłacali to życiem. Wymagało to od nich wielkiego heroizmu. My jeszcze nie musimy oddawać naszego życia za ojczyznę, ale mimo wszystko musimy walczyć, aby w Polsce była wolność i aby Polska i Polacy byli wolni. Nie możemy się bać, bo jak powiedział ksiądz Blachnicki i wielokrotnie powtarzał pan poseł Grzegorz Braun, jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Władza będzie kiedyś w naszych rękach, przyszłość jest właśnie w nas, młodych, i musimy ruszyć do boju naprzeciw wszelkim wyzwaniom, które są przed nami stawiane jako Korona Młodych. Największą bronią obecnie są media. Nie tak dawno, jak pamiętamy, profil Konfederacji Wolność i Niepodległość zablokowany na Facebooku, ponad 600 tysięcy obserwujących. Nie możemy dać sobie zamknąć ust, musimy walczyć z systemem, musimy walczyć, aby panowała wolność i aby każdy mógł głosić to, co chce i wyznawać takie wartości, jakie chce. I od tego właśnie jest Korona Młodych, to jest nasz cel. I należy pamiętać, że razem jesteśmy silni. Każdy z osobna, jak będziemy działać, nie osiągniemy wiele, ale razem w grupie możemy zdziałać naprawdę wiele i tego chcemy. Też chciałbym powiedzieć tutaj pokrótce jeszcze o naszych mediach społecznościowych. Ruszyliśmy też we wszystkich mediach, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, a także Facebook. Facebook jeszcze pod zmienioną nazwą, ale o tym więcej na naszym profilu. Póki w młodych jest zapał, jest nadzieja na to, że może być dobrze i nie będziemy uginali kolan przed żadną organizacją, przed żadnymi innymi państwami. Nie schylimy czoła
staniemy twarzą w twarz z naszym nieprzyjacielem, będziemy walczyć i to jest nasz cel, nasze zadanie jako Korony Młodych. Będziemy chcieli także podejmować działania ze wszystkimi. Liczę na dobrą współpracę z Młodzieżą Wszechpolską, z Młodymi dla Wolności. Chcemy także wychodzić do młodzieży, nie tylko tej naszej młodzieży, ale także debatować ze wszystkimi i wspólnie starać się o dobro naszej ojczyzny, wspólnie walczyć o dobrą, wolną, silną Polskę. Chwała wielkiej, wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce. Dziękuję. Dziękujemy, a teraz głos zabierze Artur Ważny, zdaje się mój kolega po fachu, bo członek zarządu i rzecznik prasowy już właśnie ogłoszony Korony Młodych. Zapraszamy Artura Ważnego. Szczęść Boże Państwu, droga młodzieży, która to zapewne ogląda. Wielu ludzi myśli, że w naszym wieku tak naprawdę polityka nie ma znaczenia dla naszych ludzi. Jednak to my jesteśmy przyszłością tego narodu, my jesteśmy jego głosem i w końcu my będziemy musieli przejąć te wszystkie posady, które są w Sejmie i po to jesteśmy potrzebni, bo jeśli będziemy myśleć o tym tak odlegle, że to jest coś dla elity, że to jest coś, czego tak naprawdę nie możemy dosięgnąć, to nie będziemy mogli tutaj nic zaistnieć, a liczy się to, że jak jesteśmy młodzi, to powinniśmy się angażować w życie polityczne, powinniśmy integrować się z posłami, powinniśmy patrzcie, jak wygląda to życie wewnętrzne tutaj. Powinniśmy wdrażać się w ten system, żeby później zastąpić kogoś i móc też głosić to, co nasze wartości tak naprawdę. Bo młodzież, która nie ma wartości, młodzież, która nie myśli o przyszłościowo, tylko myśli tym, co jest tu i teraz, jak to teraz świat mówi, nie zaistnieje tak naprawdę w przyszłości, więc potrzebna jest młodzież, która umie patrzeć w przyszłość, która umie wejść tutaj pewnie, ale od tego właśnie jesteśmy my. Młodzieżówka Korony pozwala nam zaistnieć, pozwala nam rozwijać się i właśnie od tego jest nasz prezes, który będzie nas werbował, będzie nam pomagał i nie bójcie się do nas wstąpić, nie bójcie się pytać, od tego właśnie jesteśmy, żeby wam pomóc. Jeśli macie jakieś pytania, możecie śmiało do nas pisać. To jest wielka odpowiedzialność, ale z tą wielką odpowiedzialnością równa się też wielka nagroda, więc jeśli teraz się czegoś nauczymy, jeśli teraz zaczniemy już angażować się w życie polityczne, jeśli zaczniemy się angażować w życie tego państwa, to w przyszłości będzie może tylko i lepiej. Nie możemy być bierni na to, co się dzieje. Musimy walczyć i stać pewnie z naszymi wartościami, bo jeśli odpuścimy nasze wartości, nie będziemy się interesować, to wtedy ten kraj przepadnie. Więc zachęcam całą młodzież, wszystkich młodych, którzy są zainteresowani, może nie są przekonani, zachęcam do wstąpienia, nawet zobaczenia, czy to jest to. Jeśli nie jest to, to nikogo nie zmuszamy, a jeśli to jest to, to będziemy tylko niezmiernie zadowoleni, że kolejna osoba zasili nasze szeregi, bo potrzebna jest silna polska młodzież, która będzie wiedziała, po co to robi i będzie chciała tą Polskę wyprowadzić na dobre tory. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, a teraz głos zabierze Szymon Styrczula, opiekun Korony Młodych na Dolnym Śląsku. Zapraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolega Artur no niestety zabrał mi dość dużo tego, co chciałem powiedzieć, więc będzie mi tutaj ciężko coś dopełnić, aczkolwiek chciałem od siebie dodać przede wszystkim, że szanowna młodzieży, jesteście na wagę złota, ponieważ pewnie wielu z Was myśli sobie, siedzi teraz w swojej przysłowiowej piwnicy u mamy i myśli, Boże, jaki ten świat jest straszny, okrutny, wszędzie dookoła całe to lewactwo i nie mam jak się w tym odnaleźć. U nas się odnajdziesz. Jeśli tak myślisz, u nas się odnajdziesz, młody człowieku. Zapraszamy na Dolny Śląsk. Konkretnie ja zapraszam, jako zostałem nieoficjalnie ogłoszony superwajzorem od młodzieży, a oficjalna nazwa to było koordynator, tak, więc będę pomagał jak tylko mogę i wspierał Was w Waszej ciężkiej pracy. No i właściwie to tyle. I bardzo jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich chętnych, wszystkich wątpiących. Przede wszystkim miejcie świadomość, że to nie jest wiążące, tak? Możecie przyjść, zobaczyć i najwyżej już więcej nie przyjść, tak? Ale chociaż postarajcie się zrobić jeden krok. Spróbujcie jeden krok zrobić i myślę, że większość z Was będzie naprawdę bardzo pozytywnie będziecie zaskoczeni. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak zobaczyłem tych oto dwóch młodych mężczyzn, jak tylko przyszli na nasze pierwsze spotkanie, znaczy nasze któreś już z kolei spotkanie Korony i zobaczyłem dużą nadzieję w tym momencie, jeśli chodzi, jak ich tylko zobaczyłem, no i mogę tak jeszcze długo, więc ja się lepiej zatrzymam, bo jest to moje pierwsze wystąpienie, tak więc dziękuję bardzo i to było na tyle ode mnie. Dziękujemy, to był Szymon Styrczula, koordynator młodzieży Korony na Dolnym Śląsku. Przypomnę jeszcze, że ogólnopolskim koordynatorem Korony Młodych jest pan Rafał Foryś, który nieraz tu występował i na pewno Państwo kojarzycie. A teraz zapraszam Pawła Wołoszczuka.
Szanowni Państwo, to niezmiernie ważny dzień w historii naszej partii. Inauguracja młodzieżówki, korony młodych. Niezmiernie miło jest nam gościć tutaj młodych ludzi, którzy już teraz tworzą trzon przyszłej właśnie młodzieżówki. Chcemy stawiać na współpracę międzypokoleniową, na kooperację młodych z dorosłymi. Z tego miejsca też pragnę zaapelować do wszystkich młodych ludzi, abyście tam, gdzie jesteście, łapali liderów lokalnych korony i wstępowali do partii, mówili, że chcecie tworzyć te struktury młodzieżowe, abyście ich też mobilizowali do tego i prosimy o to, abyście wstępowali do nas. I niezwykle cenne podsumowanie pana prezesa, pan Grzegorz Braun, zapraszamy. Szczęść Boże, daj wam Boże, dzięki serdeczne. Szanowni Państwo, czołem wielkiej młodej Polsce cywilizowanej, katolickiej. Alleluja i do przodu. Bardzo wielkie wiąże nadzieje z tym aktem ukonstytuowania się od razu w tak świetnym gronie młodzieżówki Konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję za już i proszę o jeszcze. Wstępujcie, młodzi towarzysze, do młodzieżówki Korony. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jeśli są jakieś pytania, odpowiemy. No, ja nie spodziewam się wielu pytań.